Siema, nawijajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro, a na dzisiejszym filmie będziemy grali w chowanego na nowych miejscówkach. Czyli widzowie się chowają, a ja ich szukam. I na samym początku tylko powiem, że coś zmieniłem w mikrofonie i na samym odcinku dźwięk nie jest taki jak zawsze, po prostu bardzo słychać klawiaturę. No i generalnie ten dźwięk jest takiej gorszej jakości. Ale mam nadzieję, że to przeżyjecie, bo tragedii nie ma. A teraz zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, tylko tam na dole pod filmem. Pamiętajcie też o łapce w górę i napiszcie w komentarzu, że używacie kodu Skiro w sklepie, a ja wam szybne serduszko. Na teraz przejdźmy już do odcinka. Dobra, to powoli ja już zaczynam was szukać, więc startuję tutaj mój minutnik i lecę. Coś czuję, że będzie bardzo ciężko tutaj na tej miejscówce ogarnąć to wszystko. Trochę też jest słabo, ponieważ mam najwyższe ustawienia włączone, więc jak ktoś się schował w jakimś cieniu, to ma po prostu taki plus, co nie? Tutaj ktoś był, bo są drzwi otworzone. Czekajcie, u góry może gdzieś? Ale ogólnie, słuchajcie, jak grałem na tej miejscówce takie normalne gierki, to ja widziałem, że serio można się w niektórych miejscach kozacko schować. Na przykład rozwalić schody i wejść totalnie jakoś pod budynek. Dobra, przeszukuję wszystko idealnie, ale no nie mogę ich znaleźć. Ani jednej osoby, to jest dziwne. Dobra, nikogo nie widzę. Ej, słyszę, o, słyszę, słyszę. O nie, Deadpool, najgorzej. Dobra, w sensie, gdybyś się nie ruszył, to... Mówię ci, by było... No przeżyłbyś, co nie? Tutaj słyszę kogoś, witam, kolejna osoba znaleziona. Już myślałem, że nikogo nie znajdę, ale serio, w nocy to osoby chowające się mają mega duży plus, żeby się chować. Jak macie jakąś broń, to możecie w sensie postrzelać, tak? W sensie dawać mi takie wskazówki, o ile się nie boicie, że was znajdę. Myślałem, że to będzie troszeczkę łatwiejsze, ponieważ... Plan był taki, że będę chodził po wszystkich pomieszczeniach i po prostu będę każdego znajdował, ale no nie. To tak nie wygląda. No już większość przeszukałem, no zdecydowaną większość. Ale w sumie oni mogą się chować też tutaj przy kamieniach, przy jakichś skałach. Może tutaj? W szaku? Chyba jednak nie. Witam! Siema! Piona! No nie wiem, czy przybiję ci pionę. Chyba nie przybiję ci piony. No niestety, byczku. Gierka mi na to nie pozwoliła, niestety. Strzelają! Tam z tyłu. Okej, minęło 5 minut. Dobra, generalnie minęło 5 minut, więc osoby, których nie znalazłem, no przechodzą do kolejnej rundy. Okej, więc teraz czas start i szukam na tej miejscówce, czyli na salti tak jakby. A tu jest drift, którego przedtem znalazłem. Tam są osoby też, które znalazłem. Więc zostało mi jeszcze 5 osób do znalezienia. Super po prostu. Ale przynajmniej tym razem jest dzień, więc może będzie łatwiej. Przedtem nie ukrywam, że nie patrzyłem na czas, więc no tak nie wiem. Słabo to trochę rozegrałem. Coś czuję, że ktoś może się chować na którymś z pól. Więc oczywiście robimy taką taktykę. Witam, nie ma chowania się tutaj. Ale nikt się tutaj nie chowa, więc okej. Na Big Benie, w sensie na tym, co z Big Bena pozostało. Ktoś musi na 100% być. Tutaj jest pusto. Tutaj też jest chyba pusto, ej, coś tak dziwnie. Witam, tutaj też jest pusto? Co jest? Dobra, może w krzaku po prostu, witam. Też nikogo nie ma, też nikogo nie ma. W ogóle muszę patrzeć po drzewach, bo na drzewach też się mogą kitrać. Pod schodami, wydaje mi się, że oni będą się chowali najdalej ode mnie. W sensie jak ja odliczałem te 2 minuty na schowanie się przy stacji, to zakładam, że oni będą po tamtej części całego tego miasta. Nie no, nie ma, autentycznie tu nie ma nikogo. Pusto, pusto. O, słyszałem kogoś tutaj. Tak jakby ktoś skoczył do siana. A nie wiem, czy to jest siano, jest siano. Witam, o, witam, siema. Simonix, czyli mój brat, tak, brat, mój brat też z nami gra. No Szymon, nie udało ci się niestety. Czekajcie, bo tu jest zbudowane coś. Czy ja mówiłem, że miało nie być budowania? Aha, no to nieźle. Jestem pewien, że ktoś oszukał i tutaj się schował na górze, albo i nie. Co jest? To tak się da? A nikogo tutaj nie ma. Kolejny krzak, pusto i zostały mi 2 minuty, tak w ogóle. Kolejny krzak może? No, gdzie oni są? Gdzie oni są? Została mi... 1,5 minuty, okej, półtorej minuty zostało. Ktoś tu był, zobaczcie. Ktoś otworzył safe, aha. No nie widziałem cię, no nie widziałem cię, Ninja Pro. Naprawdę. A tak sobie przebiegałem i zobaczyłem, że safe był, co nie? Słyszę tutaj bieganie. Jak to jest osoba, którą znalazłem. I jak to jest Szymon, to jest Szymon. Szymon, idź stąd, idź stąd. Dobra, czas się kończy, ja nadal nikogo nie znalazłem. Tylko 2 osoby, no słabo jest. Ej, bo zostało, właśnie, zostało mi kilka sekund i koniec. Nikogo nie znalazłem więcej. No to jesteśmy teraz na farmie, ja włączam minutnik i tym razem mam 10 minut na znalezienie 3 ostatnich osób. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, bo fajnie by było, gdyby wygrała tylko jedna, a nie na przykład 2 albo 3. Dobra, na szybciocha, na szybciocha. 10 minut to jest naprawdę dużo czasu. Zacznę sobie odtąd, tylko właśnie mi się wydaje, że oni ponownie będą się chowali jak najdalej. Ja tutaj sobie czekałem, aż oni się schowają, więc oni pewnie pobiegli tam. I tak zakładam, co nie? Tutaj na polu przy pomidorach chyba też nikogo nie ma. Dobra, kurczak ucieka od kogoś? Nie, czyli nikogo tutaj zapewne nie ma, jak kurczak sobie tak na chillku chodzi, co nie? Ale na wszelki wypadek, czekajcie, o tak muszę. Dobra, jest czysto. Na drzewa chyba nie mieli jak wyjść, prawda? No bo jak nie mogły się budować, no to by było trochę dziwne, gdyby byli na drzewach. Chyba, że jakby złapali kurę i na niej by wlecieli tutaj na górę, to by było naprawdę spoko, co nie?
O, słyszę bieganie, bieganie słyszę. Ej, Simon! Słyszałem, słyszałem krzaka. Krzaczor był tutaj grany gdzieś. Witam! Czyżby to była twoja przegrana? No niestety. No niestety. Czyli zostały mi jeszcze dwie osoby do znalezienia. Czekajcie, to nikogo nie ma. Coś czuję, że ktoś może się na tych murach jakoś chować. Nie wiem jak oni tutaj weszli, ale pewnie jakoś mogli wejść. Ale na murach chyba nikogo nie ma. Ej, to by była kozacka kampa. Na przykład tam u góry sobie stanąć. Jeszcze sobie tutaj szybko zerknę, obok tej miejscówki dzików, krzaczku, nie. Ej, no autentycznie, teraz już przeszukałem większość całej miejscówki i znalazłem tylko jedną osobę. Ale że nikogo na tym polu nie ma, naprawdę. No spodziewałem się chociaż jednej osoby. No i ostatnia budowa mi w sumie została do przeszukania w całości. A jakby tutaj sobie wskoczył ktoś, albo i nie. Słyszę jak ktoś tam biega na górze. Czekaj, no słyszę jak ktoś tutaj tupa. Halo? No, słyszę chodzenie. No nie gadaj, że na dachu. A no, witam. Dobra. Czyli pozostały mi jeszcze 3 minuty i jedna osoba do znalezienia. Nie wiem, czy mi się uda. Staram się ten czas tak do maksa wykorzystać i przeszukuję dosłownie wszystko, co mogę. A to jest chyba zbyt potężna miejscówka, żeby mi się udało tę ostatnią osobę znaleźć. Chyba, że gdzieś na dachu jeszcze. Mogę jeszcze dachy po prostu przeszukać. A i chyba jednak nie, bo dachy są puste tutaj wszędzie naokoło. Dobra, koniec czasu, totalnie nie mam pojęcia, gdzie jest ostatnia osoba. Dobra, tam biegnie bananek. Pokaż mi, gdzie ty byłeś. Tylko nie mów, że w tym krzaku, bo... Nie gadaj, że w tym krzaku. Jedyny krzak, którego chyba nie rozwaliłem. Więc gratuluję wygranej. Tak, o. Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję tutaj za udział w moim odcinku w chowanym. Piona oczywiście dla ciebie. Aha, dostajesz w głowę. W ogóle możesz się teraz przywitać czy coś. A, no to witam wszystkich. I to mówię, jeszcze chcesz kogoś jeszcze pozdrowić? A, no to ja pozdrawiam Ave Ninja Pro. On grał z nami też chowanego i pozdrawiam OG Kubusia. Dobra, ja również pozdrawiam. No i co, zaczynamy. Gramy 3 rundy, czyli do 2 wygranych. Ale, nie, dobra. Nie no, widzowie, mój aim. Nie no, ja nie mogę, ja się stresuję. Ja się stresuję tym nagrywaniem. Nie wiem, nigdy nie nagrywałem jeden na jeden z widzami czy coś. I to jest serio mega ciężkie. Ale że jak go tak obiłem. Ja pierdzielę, takiego elita walnąłeś? Proste, że tak. Jak? Jakim cudem? Powiedz mi, jakim cudem ja cię pokonałem. Ja się myliłem dosłownie na każdej edycji. Teraz się nie pomyliłem, widzowie. No, chciał mi tam złapać jeszcze jakoś podłogą. No, to nieźle. A generalnie gramy jeden na jeden dlatego, że mam tylko 20 minut nagrania na kamerze. W sensie, zaraz mi się kończy karta pamięci. No i... aha, fajnie. I starczy nam czasu tylko na jeden na jeden. A plan był taki, żeby z wygraną osobą schowanego grać tego. No po prostu zwykłe gierki, co nie? Dobra, coś tam dostał. Wszystko trzeba sobie załadować, dać silku. Masakra. A nie ścięło? W sensie ścięło czy wywaliło? A nie, nie wywaliło, dobra. Już myślałem, że wywaliło gierkę. Mam takie opóźnienie jakby. Aha. Co jest? Ale że ja go miałem w boksie i... On sobie uciekł? Mam cię! Dobra, 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 dobra. Tak słaby, że masakra. To ja jestem słaby, halo. I każdy strzał chłopie w ciebie, nic nie trafiłem. To dawaj, jeszcze raz. Dobra, trafiłem go. Jak to mi tak ucieka, halo? Ja się boję, chłopie. Co to za jakieś boksy tutaj? Z tym pingiem skaczącym co chwilę. Ale to i piękną blokadę zrobiłem. Dobra, mam cię. Dobra. Nie mogę. Chodź tutaj na dół. Dobra, generalnie wygrałem. Nie wiem jakim cudem, ale udało się wygrać. Taką lekcję pokory w operze to jest. Ale powiem tak, stresowałeś się pewnie, no wiadomo, że się stresowałeś, no bo na odcinku. No, tak było. No, no właśnie, no ja tak nie umiem na przykład, co jest? Nie wiem, nie trafiłem cię ani razu chyba w ogóle. Nie, no coś się tam trafiłeś, na chillku. Może raz. Generalnie wiadomo, stresik te sprawy.